Siemanko, tutaj Pablo. Już głos jest dobry, jak ze starych lat, także jest elegancko. No i co, zapowiedź tych trade'ów, jak zawsze, przed sesją Londyn. Tak jak robię to codziennie, codzienna rutyna, codziennie to samo, codziennie ten sam walor i codziennie te same godziny. Ale też przejrzę dla Was te analizy, co ostatnio robiłem w tym przeglądzie i pod tym filmem możemy zebrać prośbę o analizę do następnego przeglądu. Także Bitcoin. Tutaj zakładałem korektę na Bitcoinie. No i wzrosty po 47 tysięcy. Czy to dalej jest aktualne? Tak, dalej jest to aktualne. Nic się tutaj nie zmieniło. Po Fedzie tam była lekka ta korekta. Tutaj mamy znowu obronę. No i generalnie tak targetem dalej jest wybicie tego szczytu dla mnie. No i dojście do 47 tysięcy. Co też tutaj powoli zauważam. Jeśli ten rynek będzie tak dalej powoli się poruszał, to ja po tym targecie to już bym obstawiał, że to będzie koniec tej korekty i będziemy kontynuować spadki. To już tak typowo spekulacyjnie uważam, że te całe ETF-y zostaną odrzucone. Szczerze nie wierzę w to, że to zostanie zatwierdzone. Nie wiem, może jestem głupi, może nie wiem, brakuje mi wiary, ale szczerze tak uważam. No i co, news stanie się faktem i standardowa zagrywka spekulacyjna. Do dołu, tak? Także tak to wygląda, jeśli chodzi o Bitcoina. Na ten moment wygląda to w taki sposób, że to miejsce zostanie wybite. Tutaj mam strefę na shorty, ona jest dość ciekawa, jest nad płynnością zlokalizowana, wybicie tego szczytu, wrzucenie zleceń na SL-ach i może z tego pójść korekta na przykład do tego miejsca i taka kontynuacja. Także tak bym to widział. Także tutaj jeśli chodzi o Bitcoina, no to nie zszedł do naszej strefy jeszcze. Także tutaj ta sytuacja jest no, nieosiągnięta. Tak? Także wejścia w pozycję jak najbardziej nie było. Zmutuję to, żeby nie było tutaj tego słychać. Ethera zapowiadałem w ten sposób. Wejdźmy sobie na tego Ethera. No i Ether jest dojście do strefy, nie zeszli tak głęboko jak chcemy i jest reakcja. Co dalej? Powrót, obrona, target. To samo, bez większej tutaj rozkminy. Czy to dalej jest aktualne? Jeśli będzie obrona zleceń z wyższego miejsca, czego nie powinno być, dla mnie to już jest koniec tej korekty i raczej Ether leci po wybicie szczytu, to nie. Generalnie nie zakładam dojścia na ten moment do tej strefy w ciągu najbliższych godzin, tak? Spodziewam się korekty do tego miejsca i kontynuacji po szczyt, tak? Także tak to widzę, jeśli chodzi o Ethera. No tutaj strefa zaliczona, ale nie było zaliczone to miejsce tutaj, o którym mówiłem od 13 grudnia, ale dalej ono może zostać zaliczone, także no, jak widzicie, no tutaj za dużo zmienności na tym rynku nie ma, więc też się nie dziwcie, że ja go nie handluję, bo tutaj się nic dla mnie nie dzieje, nie, to nie jest dla mnie ciekawy rynek. Ja sobie wolę zdecydowanie handlować tego euro-dolara. Wiele osób tego nie rozumie, ale to po prostu do tego, że tak powiem, trzeba dojrzeć w tradingu, żeby przejść na rynki tradycyjne z handlowania tylko krypto. I to jestem tego świadom, że tak jest, bo sam to przerabiałem na sobie. Dobra, pomijamy to. Tutaj też ja żadnej aktualizacji nie mam co. No i złoto. Złoto zrobiło to, co tam mówiłem, że wyjdzie Powell, kasznie i pewnie pierdolnie rakietka. No i tak też się stało, tak? Wyszedł, kasnął, pierdolnęła rakietka. Mamy zebranie SLI. Strefa została wybroniona ze względu na to, że nie została wybita trendowo. Mamy znowu obronę zleceń i co? Celem dzisiaj staje się prawdopodobnie ten dołek tutaj, tak? Ja jeszcze zobaczę sobie jedną rzecz. Na mniejszym interwale. Dobra, jeśli chodzi o niższy time frame na złocie, to generalnie zakładałbym wybicie tego dołka tutaj. Ze względu na to, że zostały obronione zlecenia w tym miejscu, ten dołek powinien zostać wybity. Jeśli będzie podążanie za intencją, czyli skoro tutaj powstała intencja, mamy powrót do miejsca, gdzie ostatnio weszły zlecenia, obronę tych zleceń, no to celem staje się tych dołek automatycznie. Natomiast będę obserwował sobie tutaj tą strefę, ze względu, że jest zlokalizowana pod płynnością, pod zleceniami z dnia wczorajszego. Także jest to bardzo istotne, bo najważniejsze w day tradingu są zlecenia z dnia poprzedniego. W day tradingu, słuchajcie uważnie, w razie co? I co? Zejście wtedy tutaj, jeśli wystąpi tutaj potwierdzenie, obrona zleceń, no to wtedy celem jest ten szczyt i brak podążania za intencją, nie ma shortów, rynek jest wzrostowy. I będę grał wtedy to w górę, tak? Na ten moment nie mam na to przewag, także na ten moment lokalnie do dołu, tak? Rynek tutaj złamał strukturę i lokalnie pokazuje, że chce iść do dołu, target może być nawet tutaj to miejsce. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o złoto. Pamiętajcie, ja handluję w godzinach sesji. Także mnie naprawdę nie interesuje, co się dzieje po godzinach, których ja nie handluję. I ja handluję 2-3 godziny maksymalnie dziennie. Handluję na interwałach minutowych. Mnie naprawdę nie interesuje, co się dzieje dalej. Serio. Także od godziny 9
Mam swoje pierwsze wejście do godziny 12, trzymam zazwyczaj pozycję. I kolejną sesję mam od godziny 15.00 do godziny 18.00, którą najrzadziej handluję. Chyba że widzę jakiś bardzo dobry setup i jestem akurat przy wykresie, to wtedy sobie handluję, ale skupiam się zdecydowanie na sesji Londyn. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o moje podejścia. I co, lecimy tam dalej, co tam było. A, jeszcze nie zaktualizowałem tutaj, wybaczcie, analizy z dłuższego terminu. No, jeśli tutaj będziemy mieli dalej shorty i zejdziemy niżej, no to celem ogólnie tych shortów jest dojście do ceny 1996-1986 i to jest cena na obronę i wtedy targetem staje się ten szczyt oraz ten szczyt tutaj wyżej, tak? Tak to wygląda, jeśli chodzi o złoto. Musimy zobaczyć, co tutaj się narysuje. No ja nie widzę teraz, to także no, muszę poczekać, tak, żeby podjąć jakąkolwiek tutaj w tym momencie decyzję, bo jestem po środku niczego, ani nie jestem w miejscu, w którym mógłbym sprzedać, bo to miejsce, w którym było i tak było wczoraj na sesji chyba Londyn, nie, to było na Ameryce, także ja już nie handlowałem. Wczoraj handlowałem tylko DAXa na buy. Jeden break even na buyu, drugi buy. Jedno RR 1 do 3, połówka wzięta na 1 do 3 i reszta zamknięta na 1 do 7. Potem to pokażę. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o złoto. Miejsce, jeśli ta korekta dalej się zbuduje na obronę, to jest tutaj. No i ta strefa dalej też aktualna, wtedy nawet pod target, pod wybicie tego szczytu. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o złoto, ale tutaj trzeba poczekać, bo nic na razie nie ma. Także nie ma co tu opowiadać za bardzo. Pamiętajcie też, że jest grudzień. Grudzień jest zazwyczaj takim nudnym miesiącem, także nie dziwcie się, że tutaj jakiejś zmienności nie ma. W grudniu to powinniście zamykać swoje zyski, liczyć swoją skuteczność w ciągu roku, co może się zmienić, co poprawić w trading planie i tak dalej. Jest to już końcowy miesiąc, tak, dla całego rynku. Także tak to wygląda. Srebro. Srebro, z tego co pamiętam, to zaliczyło ten target, o którym mówiłem, tak, jak najbardziej w punkt. No i mamy korektę. Dokąd ta korekta ma potrwać? No przynajmniej do 22.79140. Także tak to wygląda. Tutaj Fed, tak, i rakieta. Nawet nie doszli do tej strefy, także tak to wygląda, jeśli chodzi o srebro. Dojście w punkt do tego, co mówiłem, że jeśli będzie korekta po newsach na srebrze, no to do tego miejsca, gdzie wyznaczyłem z tym procentem, i tak się dzieje i mamy reakcję. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o srebro. No to, co powiedziałem tutaj, tak, także... Także nic tutaj więcej nie powiem na ten temat, no bo to wszystko mówię w tym filmie. Także zapowiadałem to przed. No i co? I tyle. A jena nie sprawdzam, tak jak mówię. Tych par do jena to ja nienawidzę. Ja tego nie gram, nie handluję. Jak ktoś chce, żebym mu to sprawdzał, to ok, ale ja za to ręki nie podaję, bo ja na tym przehandlowałem całe nic i no nie lubię po prostu tych par do jena handlować, bo tam są jakieś godziny handlu zjebane na Azji, dodatkowo te newsy jak są, to tam wchodzi i tam po 400 milionów pipsów to lata. Nie lubię tego handlować, tak samo tych na przykład, nie wiem, funt do jena i w ogóle te pary do jena dla mnie są niegrywalne, także takim jestem typem tradera, co nie lubi handlować tych par za bardzo. A jeśli chodzi o DAXa, to gdzie wczoraj był long? Long wczoraj był z tego miejsca po tutaj zamykany gdzieś tutaj na korekcie. W tym miejscu, także już zaraz to pokażę, że to było zapowiadane. Bo tutaj było wejście w DAXa z tego miejsca, także tak na interwale minutowym, jak widzicie. Target był tutaj pierwszy na 1 do 3, następny był na wybicie tutaj tego miejsca, to się nie zostało spełnione. No i tutaj napisałem, że jak wybiją mi lokalny dołek, to zamykam, bo godzina już z dupy i wolumen sesji też dość słaby. Także o 11 już tego trade'a zamknąłem. Możemy wejść na wykres, gdzie był ten DAX o 11 wczoraj. To było tutaj, godzina 11. Także moje zamknięcie pozycji było tutaj po wybiciu tego dołka tutaj, tak. Tutaj było moje zamknięcie, tu było moje wejście, tu było moje 1 do 3 gdzieś, a tu było moje totalne zamknięcie pozycji. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o DAXa. Czy dzisiaj coś na DAXie? Nie, nic nie widzę totalnie. Dzisiaj widzę, że już jest taki dzień prawdopodobnie do totalnego pominięcia, jak ja to mówię. No tutaj na euro to, co się spodziewałem, czyli wzrosty. Pamiętajcie, że dzisiaj o 11 są CPI na euro, także prawdopodobnie sesja Londyn jest dla mnie do pominięcia ze względu właśnie na newsy. Tutaj na euro spodziewałbym się shortów z tego miejsca. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o
o moje spojrzenie na euro. Tutaj spodziewałem się korekty akurat o 9 i kontynuacji tych wzrostów. Dopiero no, nawet 9 nie ma. Otworzył się Frankfurt i już widzę, że są wzrosty. Także prawdopodobnie czekałem na shorty o godzinie 9 na euro. Lub prawdopodobnie coś takiego, że będziemy tworzyć tutaj range. Konsolidacja 11, odpalą się newsy, manipulacja góra-dół na przykład i lecimy do dołu na pełnej pizie bądź do góry. Także tutaj no są newsy, to tak jak z tym Powellem. No. Ja nie gram newsów, bo to jest bez sensu. To jest hazard, nie obstawianie na prawdopodobieństwo dla mnie, także ja tutaj tego nie rozgrywam. Tak? Szkoda mi po prostu kapitału. Trzymam się swojego systemu, wypracowałem swój system, nie spekuluję na zasadzie o zrobią to, tamto, tamto, tylko mam swoje zasady wypisane na kartce, mam swój trading plan wypisany, trzymam się go w 100% i dla mnie sukcesem jest to, że trzymam się trading planu, a nie spekuluję na zasadzie, no nie będzie tutaj zatwierdzenia na Bitcoinie ETF-a, więc ja odpalam shorty. No nie gram, tak? Bo mi to nie daje rezultatów, także takie mam podejście. I co? Pozdrawiam serdecznie. Jeśli ktoś jest zainteresowany metodą, zapraszam na grupę. Trwa przecena do końca roku na dołączenie do Akademii. Czyli czym jest Akademia? To jest współpraca ze mną. Więcej informacji macie na grupie. I co? Dzięki za wysłuchanie. Mówi do Was Pablo. Pozdrawiam serdecznie.